człowiek się zbiera do podróży, a tu taki ząg, nie wiem, jest cieplutko, ale pada. Trzeba będzie chwilę poczekać w takim razie. No jest godzina dopiero 7 rano na szczęście, także może przejdzie za chwilkę. Tak to pić prognozę pogody. Jest godzina 8:30 i pogoda jest niewiele lepsza. Znaczy, teraz akurat kiedy zacząłem nagrywać, to przestało padać. Natomiast niestety pada. Zostałem ostrzeżony przez właściciela tego miejsca, żebym bardzo uważał na drodze, z tego względu, że ponieważ w tym czasie, kiedy ja jestem na wyspie, deszcz nie jest czymś zwykłym, a po prostu pada od czasu do czasu, mam uważać na drodze, ponieważ wszystkie, jak to samo mówię, tłumaczone, po prostu cały ten brud, prawda, ten jakieś wycieki oleju, jakieś takie, wiecie, takie rzeczy, które powodują, że droga może być śliska, to właśnie teraz może się zdarzyć, więc muszę bardzo uważać na drodze, żeby nie wpaść w poślizg, ponieważ jest bardzo, bardzo ślisko po takim deszczu. Okej, moi drodzy, słuchajcie, mam śniadanie bogów. Mam mango z jogurtem i kawa. Kawa lokalna, bardzo dobra, a mango jeszcze lepsze. Także super. Zabieram się do jedzenia i w drogę. Dojechałem do promu, moi drodzy. Trochę było... trochę mokro, słuchajcie, nie? Dlatego mój strój taki jest. Temperatura 25 stopni. Czyli jak na te warunki bardzo zimno. Natomiast jak dla mnie podobno... znaczy, dla nich jest zimno. Dla tych, którzy, dla mnie jest 25 stopni i to jest po prostu idealna temperatura. Dojechałem. Mój prom jeszcze go nie ma. Poprzedni odpłynął jakieś 10 minut temu, także nie zdążyłem na ten prom. Ale sympatycznie, także odpocznę sobie chwilę, wezmę sobie pochodzę. Słuchajcie, to nie wiem, czy już mówiłem na poprzednim filmie, prom z miejscowości, z prowincji Trat do Kochang 160 bahtów za skuter, także nie jest to zła cena, a ja teraz mam czekać jakieś 40 minut na, aż przepłynie następny prom. Czasami pogoda nie rozpieszcza, ale też czasami daje ładne widoki. Ta chmura za mną, widzicie, przesuwa się powoli na bardzo niskim pułapie. Nie wiedziałem, czy z tego będzie jakiś deszcz. Oj, słychać grzmoty. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tutaj piorunów we mnie przynajmniej. Ten prom jest trochę inny od tego, którym płynąłem wcześniej. Trochę większy jest, więc więcej samochodów się mieści. Ale wszystko idzie bardzo sprawnie i sympatycznie, także zaraz odpływam. Powiem wam, że z pewnym żalem opuszczam tą wyspę, bo jak już wielokrotnie wam powtarzałem, ta wyspa ma jakiś urok w sobie. Pozostawiam jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o te wyspy. Następnym razem, jak wrócę tutaj, koniecznie będę musiał odwiedzić Kochang i Komak. Kut and Komak. Tak więc Mam powód, żeby tu wrócić. Niestety musiałem się zatrzymać, słuchajcie, bo jestem cały mokry. Rozpadało się na potęgę. Proszę bardzo, mój skuterek tutaj stoi. Mam taki kubraczek, taki płaszczyk. No niemniej jednak, słuchajcie, okulary po prostu mam całe zaaparowane i zamoczone. Nie pomaga nic wycieranie. Muszę się zatrzymać, żeby odsapnąć. Zrobiłem dopiero 20 km. A może jeszcze przy okazji
chcę czekać trochę ten deszcz. Tak więc jem sobie taki lunchik, przekąseczkę. Poczekam chwilę, popatrzę, posprawdzam pogodę i ewentualnie ruszę w drogę. Jak nie, to po prostu poczekam jeszcze trochę dłużej, bo nie czuję się pewnie prowadząc w takim deszczu. To jest spory deszcz. Zresztą widać w ogóle, jestem cały mokry nawet tutaj. I włosy mam takie, wiecie, wilgoci jest, nie? Także... Więc czekam. Dobra, moi drodzy, dojechałem. Jechałem szlakiem 7-Eleven, powiem wam szczerze. W tym deszczu po prostu jechałem 3 godziny od 7-Eleven do 7-Eleven, zwiedziłem 3, tak, wiecie, krótki postój, żeby przeczekać ten największy deszcz. Problem jest taki, że na zewnątrz jest było ciepło, byłem mokry. Wchodzę do 7-Eleven i jest po prostu zimno, bo jest klimatyzacja włączona, więc nie wiem, czy to mi wyjdzie na zdrowie, czy nie. Mam nadzieję, że się nie przeziębię, bo przeziębić się w Tajlandii to byłoby straszne. Słuchajcie, jestem w połowie drogi do Pattayi. Bardzo cieszę się, że wziąłem ten hotel z tego względu, że jest pogoda taka, jaka jest. Chociaż jest to najdroższy hotel w moim budżecie, bo zapłaciłem za niego coś koło chyba 1400 bahtu. Nie pamiętam, dokładną cenę wam przedstawię poniżej. Natomiast cieszę się, że jest w połowie drogi ta pogoda, a napaliłem się na ten hotel, no bo jest ładnie położony, jest basen i tak dalej, wiecie, taki po prostu sobie zrobiłem taki trochę upgrade, żeby było taki wiecie, taki dodatek taki do mojej podróży, ale niestety pogoda mi chyba psuje to wszystko. W każdym bądź razie, bez narzekania, pokażę wam mój pokój. Proszę bardzo, to jest mój pokój. Proszę bardzo. Łóżko. Fajne miejsce do siedzenia. Biureczko, będę mógł złożyć filmy. Tu taki kącik, wiecie, takie tam rzeczy, nie? Umywaleczka. I mamy tutaj łazienkę. Prysznic, co najważniejsze, tam, prawda? To wszystko jest. Także wszystko wygląda fajnie. Tu ja, zobacz, jak jestem mokry. Mimo że miałem taki plastikowy, taki, wiecie, taką pelerynkę a la Kaczyński, nie? To jednak jestem mokry. No, ale słuchajcie, i tutaj mam taki właśnie widok. Taki malutki. Patio takie malutkie, także nawet nie wiem, jak się wtedy się wychodzi. W ogóle się wychodzi. Nie no, musi się wychodzić w jakiś sposób. W każdym bądź razie tak. Proszę, żeby zamykać te drzwi, bo moskity, wiadomo. O, bardzo sympatycznie. Bardzo fajnie, sympatycznie. Chociaż widoków żadnych nie ma. To wygląda na to, że powoli przestaje padać. No pewnie za godzinkę się przetrze. Także będzie nieźle. Póki co idę zmienić ciuchy, bo mam całe mokre. Wezmę prysznic, żeby się trochę ogrzać. Jakkolwiek w Tajlandii to głupio brzmi. I potem przejdę się po hotelu zobaczyć, co tam ciekawego jest. Połowy rzeczy nawet nie wiem, co to jest. Tu widzę ośmiorniczki, kałamarnice, różne rodzaje, tam są ślimaki. Każdy coś tu znajdzie dla siebie. No zobacz, jakie różne rodzaje tych. A tyle rodzajów to chyba nie widzieliście. Tyle rodzajów krewetek.
no niesamowite. Bo ja bardzo lubię takie klimaciki. Pójdę kupić jakiś owoc sobie. Hello, how much? Hangne? Yeah. Proszę bardzo, ktoś chce sobie świeżutkie? Proszę bardzo. Różne rodzaje, a tu kraby mamy. Proszę bardzo. Co tu dobrego jeszcze jest? Ryby. Tu mamy chyba ostrygi. No, całe po prostu, zobaczcie. Ślimaki morskie. Wspaniałe, to szkoda, że nie ma takiego miejsca, że można kupić i żeby przyrządzili to od razu. Przejdę się dalej, zobaczę, może coś takiego jest, bo to są fajne ceny, duży wybór, świeże wszystko. Przydałoby się po prostu, żeby to zjeść teraz, nie? Ale na razie nie widzę niczego takiego. Zobaczę, przejdę się trochę dalej. Dobra, znalazłem jakieś miejsce do jedzenia, gdzie jest dużo lokalsów. Mam nadzieję, że jest. Znaczy, bo wszędzie tam, gdzie byłem, było z 1 albo 0 w ogóle. Tutaj wyjątkowo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć stolików zajętych oprócz mnie. Zamówiłem sobie z pewnym problemem, bo znajomość angielskiego tutaj nie jest jakaś, ale z pewnym problemem, ale zamówiłem panang curry i jeszcze jakieś danie panang curry, czyli curry panang z krewetkami oraz ryż z kurczakiem, chyba mi się wydaje. Nie pamiętam już. Piwa nie sprzedają teraz, w tym momencie. Jest taki okres w tym momencie, że od godziny... W ogóle piwo sprzedają tylko od godziny 10 do 14 i od chyba 18 do 20, czy jakoś tak. To jest lokalne takie zarządzenie. Nie wiem, skąd to wynika, że tak w takim momencie nie sprzedają piwa, a w ogóle alkoholu. Ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko powiedzieć. W każdym razie zamówiłem i czekam. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Na każdej restauracji są jakieś takie, widzicie, dania. Mamy tak, chili, cukier. To nie wiem, co to jest. A tam mi się wydaje, że to jest winegar, albo to może być sos sojowy, a to może być ocet. To wygląda na sos rybny, przepraszam bardzo. Fish sos. Tak, to jest sos rybny, to jest winegar, cukier i chili. Jakby ktoś potrzebował szczęścia. Proszę bardzo. Taki ryż z krewetkami. Oraz kurczak panang curry. Curry panang chicken. Do tego mam jeszcze takie coś. Sosik chili. Tak się prezentuje wszystko razem. Znowu muszę korzystać z takiego sposobu. Zapomniałem w ogóle, GoPro zostawiłem w hotelu. W każdym razie zabieram się za jedzenie tych dobroci. Ten ryż z krewetkami robi niesamowite wrażenie, ale też ten curry panang, proszę bardzo. Świeżutko zrobione. Naprawdę nie wiem, od czego zacząć, słuchajcie. Spróbuję od tego curry panang.
Ciekawy smak, słuchajcie. Naprawdę bardzo ciekawy smak. Taki słonawy. Pikantny. Ale słonawy. Czuć. Liście, co to jest? To jest curry leaf, czyli liście curry. Dlatego to daje taki posmak, taki trochę coś jak taki cytrusowy z mlekiem kokosowym. Bardzo dobre, bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Trochę wezmę sobie ryżu tym razem. Spróbujemy. Uwaga. Bardzo dobre. Myślałem, że mnie nie zaskoczy nic, ale znowu mnie kuchnia tajska zaskoczyła. A krewetki z bazylią i z ryżem też są dobre. Ale to curry jest wspaniałe. Te danie jest bardzo delikatne, chociaż pikantne zaczyna się robić. Natomiast ten curry panang to jest następne moje danie z odkryć z tego wyjazdu. Oczywiście muszę wydobywać. Wspaniałe. Wezmę trochę sobie tego chili. No i próbujemy. Byśmy wymodzili tutaj na. Bardzo dobre. Zabieram się do jedzenia. Trzymajcie się. Dobra, moi drodzy, nasz kolejny dzień. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Piękne słońce. Piękna, wysoka temperatura. Ja opuszczam ten hotel. To był mój najdroższy pobyt w ogóle w Tajlandii. Bardzo dobre śniadanko. Bardzo duży wybór. Hotel jest taki, wiecie, to jest taki konferencyjny hotel, ale jest basen, jest dostęp do morza. Niestety pogoda wczoraj nie sprzyjała korzystaniu z tego typu atrakcji, czego bardzo żałuję zresztą. A dzisiaj wybieram się w drogę. Czekają mnie 4 godziny jazdy mniej więcej, a jakieś 250 km, tak więc jadę, słuchajcie. Zbieram się w drogę. Wracam na Pattaję. Jadę sobie, patrzę, a tutaj mam chyba hurtownia bananów. Wozy z ananasem. Szczerze powiedziawszy, to chciał mieć taki wóz pełen ananasa. Ale zobaczcie. Przerwa na kawę. Przejechałem jakieś 40 km. Słoneczko jest, jak widzicie, piękne. Kawę mam z 7-Eleven. Proszę bardzo. Espresso z lodem. Bardzo dobra kawa. Bardzo mi smakuje. Ruch drogowy, czyli są światła, i do których się ludzie przestrzegają. Tak więc nie jest źle.
bardzo sympatycznie się jedzie, chociaż jest gorąco. W tym momencie jest 34 stopnie. Trochę mnie pali w ręce, ale nas jestem posmarowany kremem, więc mam nadzieję, że to nie będzie żadnych reperkusji związanych ze słońcem. Jest ok. Zostało mi jeszcze jakieś 50 km do hotelu. Takie coś zauważyłem, nie? Leżący potem. To jest leżący butla, czy to jakieś inne bóstwo. W każdym bądź razie ciekawe. Jej, dojechałem! Dojechałem do Pattayi. Jestem z powrotem w hotelu Unique Residency Pattaya. Bardzo jestem zadowolony. Mam inny pokój, zaraz wam go pokażę. Cena taka sama jak poprzednio, także pokażę wam. Tym razem mam pokój z widokiem na morze, chyba. W każdym razie na pewno na widokiem na miasto. O, ładniejszy widok niż miałem poprzednim razem. O, bardzo sympatyczny. Tym razem mam na 7 piętrze, tam mam morze, a także jest nieźle, jest dobrze. Także tutaj mam łóżko, jest jak widzicie, no, takie samo było jak poprzednim razem, trochę inny układ, po prostu tylko pomieszczenia, łazienka taka sama, także o, tu nic się nie zmienia. Jest sympatycznie, czyściutko. Także test łóżka, jak najbardziej test łóżka trzeba zrobić. O, uwaga. O. Bardzo sympatycznie. Idę wziąć prysznic, bo na podróż jednak trochę, jak widzicie, jestem trochę mokry. Także idę wziąć prysznic, a potem coś zjeść i popatrzę, może jakiś masaż dzisiaj pójdę. Dopiero raz miałem masaż stóp, jak od momentu jak przyjechałem, a to trzeba nadrobić te braki. Także pójdę zaraz w miasto. Nie wiem, czy widać wszystkie dobroci, moi drodzy. Tutaj zobaczcie, grillują się rzeczy. Jakie pyszności. Tu się gotuje to. Tu mam sosiki takie dwa. Mam ryż. Mam już przygotowane rzeczy. I teraz po prostu będę zabierał się za grillowanie i za jedzenie. A więc tak, moi drodzy, to jest właśnie ten rzecz, która po prostu sprowadziła mnie na Pattaję. Właściwie to jest tylko jedyna rzecz, która mnie tutaj przyprowadziła. Czyli właśnie ten dość słynny, dość sławny bufet z owocami morza. Więc ja może zacznę od takiej dobroci. Zobaczcie. O, widzicie? Z jakimś owocem morza. Mam dwa sosiki. Pierwszy sosik, zobaczcie, o, taki zielony. To jest właśnie sos do owoców morza. A drugi to jest po prostu chili z sezamem, chyba z czosnkiem. Oprócz tego, co mi się tutaj grilluje, czyli mam tutaj tak. Mam kraba,
mam kałamarnicę, mam krewetki, mam musel małże i mam te skalopsy takie. One już pewnie na moment będą dobre. Także mam takie rzeczy. Mam trochę ryżu. Wziąłem coś takiego, nie wiem co to jest. Tu już jest, mam też muszle, ale już na parze zrobione. I mam takiego kraba, który jest już usmażony. Tak więc takie właśnie mam dobroci, nie? Dużo dobroci, tylko trzeba wiedzieć, jak je przyrządzać. Ja po prostu nie wiem, jak się je przyrządza, więc jem po swojemu. Na szczęście pan mi tutaj doradza. Hello. Tak więc mamy jakąś pomoc tutaj, nie? Chociaż nie wiem, jak tego się używa. Przynajmniej to jest jakieś pewnie do gotowania tych warzyw i tej zupki, nie? Wspaniałe, moi drodzy. Sosiki to po prostu dodają takiej wyrazistości w tym daniu. Każdy, bo to nie jest jakieś tam specjalnie, słuchajcie, to jest po prostu normalne owoce morza, świeżutkie. Natomiast to, co one dają temu daniu, te sosy, znaczy daniu, wiecie, to jest po prostu ryba, krewetki albo kałamarnica. Natomiast sosy wzbogacają zdecydowanie smak. Tak więc, może ja tak przedstawię, żeby było trochę widać. Bo każde danie, każdy ten ryba, owoc morza, po prostu małża, cokolwiek tam będzie, cokolwiek sobie wybierzecie z tego, z tej dużej różnorodności, cokolwiek sobie wybierzecie, sos wzmacnia smak danej rzeczy. Także ja cinam. Grillował tutaj. Czy ewentualnie grillował na tym tajskim grillu, który tutaj tak wygląda. On jest... Tak wygląda. Czyli można i warzywka, i można jakieś mięsko typu właśnie bekon, czy jakiś kurczak, czy tam wszystko jest takie surowe. Ja oczywiście skupiam się tylko tym razem na owocach morza, bo to jest to, co mnie tutaj przyciągnęło. Thank you. To jest to, co mnie tutaj przyciągnęło, więc nie będę się rozrabniał na inne mięsa, tylko właśnie na to, prawda? Więc żeby nie być gołosłownym, trzeba zjeść to. To jest skalop z jakąś cebulką. Z sosem zielonym sobie wezmę tym razem. Słuchajcie, jak będziecie na Pattayi, przyjedźcie tutaj, poszukajcie w ogóle w internecie seafood buffet i zobaczycie po prostu, który ma najlepsze opinie. A ja postaram się dać adres wam, żeby tutaj przyjechać i konkretną cenę.